Cześć, witaj ludzie, z tej strony oczywiście Warzenrux, a to jest kolejny odcinek z gry Batman Arkham Asylum. I na wstępie mamy już pierwsze ulepszenie i ja ulepszam deszyfrator. Szczerze, biorę większą moc tego, bo powiem szczerze, że tam gdzie przed chwilą, tam gdzie niedawno zakończyłem, czyli jak Harley uwięziła tych ziomków, znaczy tych strażników, no to jak sami wiecie, no niestety tam się zaciąłem w tamtym miejscu i w tamtym miejscu dokładnie przez, żeby was nie skłamać, przez 3 dni się męczyłem, 50 ileś podejść miałem, żeby to zrobić. No i udało mi się dopiero, kiedy sobie po prostu postanowiłem przejść to na luzie. No i jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, lecimy dalej z Batmanem. Kolejny pan Sasz, cieszę się, że mogę skończyć Batmana, bo ta seria jest naprawdę świetna. Porozmawiamy z tymi... nie mogę z nimi niestety za bardzo porozmawiać, szkoda, że tam nie mogę za bardzo... wpuścić, jak to się nazywa? Czy ja tutaj mogę coś, nie wiem, zasilanie jakieś, coś ten tego? Ogólnie to zasilanie jest, znaczy ogólnie ten deszyfrator jest śmieszny. I powiem szczerze, naprawdę nie wiem co tu mogę wyłączyć za zasilanie. Ale się w tym pobawmy trochę. Jak widzicie, no ciężkie to strasznie jest, żeby coś tu ogarnąć. Dobra, już coraz bliżej. Dobra, coś wyłączyliśmy. Jakieś zasilanie wyłączyłem. Możliwe, że jakąś bramę, żebym zamknął. No spoko. Nie wiem, gdzie mam kompletnie iść. Nie wiem, zatrzymaj z Harley Quinn. Czy ja mam gdzieś wyjść tutaj? No nie mam zielonego pojęcia. Tutaj niestety deszyfratoru nigdzie nie mogę użyć. No nie mam pojęcia, po prostu pewnie mam wyjść z tego całego budynku, tak? Wyspa Arkham, zatrzymaj Harley Quinn, zniszcz wytwórnię tytanu w ogrodzie botanicznym. Czyli po prostu się wracamy, bo nic bardziej racjonalnego tutaj nie widzę niż wyjście stąd. No bo jak widzicie, no to tutaj... czekajcie, tędy muszę iść, okej. No to nie ma tu żadnego za bardzo... O, więzień jeszcze. Ej, rzuć szaleńcem. Dobra, rzuć im. Come on. Czyli tędy musimy jednak iść. Dobra, dobijmy go sobie. Tylko którędy ja mam? O Jezu, ile tu szczenek jest w ogóle. Dobra, ona gdzieś tutaj jest. Gdzieś ona tutaj jest, ale gdzie to nie wiem. Seria to rozwaliłem? Dobra. Jest pan coraz bliżej. Okej, czyli idziemy za tą Harley całą. No muszę ją rozwalić za to, za te wszystkie trudy, które nam zrobiły. Zrobiła, sorry. Nie zrobiły. Ktoś tu się drze, ktoś tu krzyczy, tylko nie wiem kto za bardzo. Tu jest w ogóle zagadka, którą niestety się chyba... po którą się chyba nie zbliżymy. A tutaj, Jezu, co ten Batman dzisiaj tak tnie? Tutaj mamy coś... czekajcie. Ja mogę tu deszyfratora użyć. Tutaj jest cela jakiegoś ziomka. Tutaj czy ja coś mogę użyć? Nie mogę. Kto tu się tak drze? Czemu takie lagi są? Halo, Batman! Gdzie tutaj ktoś krzyczy, kurczę? Tutaj ktoś jest za... nie wiem... ktoś tutaj jest zaklinowany, czy co? Dobra. Włączamy sobie X-a. No bo nie widzę racjonala. Dobra, już widzę szyb wentylacyjny. Czyli możemy sobie oczywiście pazurem wyciągnąć to. No i wejść na górę w końcu. A dobra, on się tutaj znalazł. Nie wiem jakim cudem gość tutaj był, ale sobie go oczywiście dobimy. Cieszy mnie, że wróciłem do Batmana, bo to jest naprawdę no gra, którą chciałem skończyć zawsze. I my pewnie tutaj będziemy musieli deszyfratora użyć i to w jakiś sposób rozszyfrować. Dobrze mówię? Dobrze, chyba czekajcie. Jeszcze. To trzeba, kurczę, w pewnym momencie puścić, jak to będzie się deszyfrowało. No chyba muszę tamto właśnie, o dobra, teraz w ogóle się w żadną stronę nie chcę. No jak widzicie, to jest strasznie trudne. Jak dla mnie to jest najtrudniejsza część całego Batmana. Dobra, zrobione. Trzeba odpowiednią stronę i to jest otwarte, tak myślałem, żeby tu wejść.
No nie jest to zbyt lekkie, nie jest to zbyt łatwe, ale jednak idzie przejść. Dobra, podnosimy kolejny materiał, panie Saszu. Możecie sobie oczywiście przeczytać. Ja sobie tu przejdę, żeby zobaczyć, czy tu coś jest. Tu jest oczywiście więzień, który się na nas rzuca. Tylko nie wiem czemu zawsze nie możemy uniknąć jego ataku. To mnie troszeczkę denerwuje. Ale czy ja tu nie mam jakieś kurcze. Dobra. Nie mam tu niestety żadnych wejść. Po prostu musimy lecieć do. Po prostu musimy zlecieć se na dół z powrotem. Bo już mamy otwarte przejście. Prawdopodobnie do Harley Quinn, no nie wiem gdzie. Ale gdzieś będziemy mieli otwarte przejście. Nie wiem, czemu w tym odcinku mi tak tnie wszystko. Dziwnie, dziwny sposób. Tu mogę wejść chyba, nie? Nadchodzi, panie Jay, okej. Okay. Doskonale zostawię to tobie, moja droga, okej. Okay. I co teraz? A, dobra. Teraz będziemy pewnie mieć pełno więźniów. Tak jest, więźniowie idą. No to zapraszam was do tańca i do różańca, panowie. No ja tu pewnie. Dobra, będziemy sobie po kolei ich dobijać. Dobra, będziemy sobie po kolei ich dobijać. Oni oczywiście mnie uderzą. O nie. To jest teraz ten. Gdzie ja tu mogę wskoczyć? Halo. Halo, halo, halo. Dobra, mogę tu. Dobra, to nas trochę porazi prądem, ale lecę w kierunku jakiegoś racjonalnego wyjścia przynajmniej. Dobra, tego trzeba. I ten raczej już jest obezwładniony. Panie koleżko, ty sobie tam spadniesz. Ty tak samo. Dobra, tego też mogę sobie dobić. Dobra. Halo, halo, panie Batman. Dobra, wychodź. I mamy kolejnego typa. Dobra, już mniej więcej ogarnąłem, o co tu chodzi. Dobra, teraz tego. Oj, dużo ich, strasznie ich dużo. O, panie koleżko. Dobra. Dobra, wchodź tu, pani. Dobra, już wiem, ona włącza tam, gdzie się bijemy. Te takie prądy, czy po prostu prądem na skopie. Nie wiem, ile ja ich mam rozwalić. No bo jest ich naprawdę dużo. O nie, teraz gościu z tym leci. I tu pewnie zaraz się włączy. Sami wiecie co. Dobra. Dobra, teraz będę go mógł. Okej. Teraz go będę mógł pokonać mi prawdopodobnie. Dobra. Teraz kolejnych. No ile ich będzie wychodzić? Bez kitu. Ich nie za dużo wychodzi, ja zaraz padnę sobie. No i będzie troszeczkę kłopot. Dobra. Tego gościa, ej, bez kitu, ja zaraz tutaj padnę. Jak tak dalej będzie. Okej, wchodź tu, panie Batman. Panie Batman, wchodź tu, wchodź tu. Ej, bez kitu, ja coraz mniej życia mam. Coraz mniej życia. Ach, jak widzicie. No ich coraz to więcej jest. Znaczy nie jest ich więcej, ale. Aczkolwiek jest ich już troszeczkę. Dobra, panie Batmanie, tego gościa proszę. Okej, koniec. Znowu mu się udało, nie wierzę, pójdę już. No i widzisz. Zmiana planów, Joker. Zmiana planów. No niestety. Why the smiles next to certain names? You're the detective, you tell me! No i co, mordeczki? No i Harley Quinn sobie siedzi w więzieniu, jak widzicie. Zatrzymaj Harley, okej. Okay. Zeskanowaliśmy rękę Jokera, czyli lecimy prawdopodobnie po Jokiego. Tu się nam chyba brama ma otworzyć. Próbka nie zawiera chlorofilu.
Okej, tędy sobie pójdziemy. Dobra, weź już ten telefon, weź już odrzuć ten telefon od tej, kurczę, jak ona się tam nazywa, od tej wyroczni, bo denerwuje mnie już, bo dzwoni wtedy, kiedy nie powinna dzwonić. Dobra. Do ogrodu botanicznego mamy iść. Obstawiam, że tam będzie trzeba iść, znaczy obstawiam ogólnie, że tam trzeba będzie walczyć z tą całą babką. Nie pamiętam, jak ona się tam nazywa. Zaleziono mapę u człowieka zagadki. Okej, tu pewnie będą wszystkie zagadki, które tutaj są. No one mnie nie interesują za bardzo, jak sami wiecie. Aczkolwiek no mogą się nam przydać. Dobra, lecimy na górę, bo tu nam raczej nie jest potrzebne nic. Mamy kolejnego pana Sasha ostatniego. Możecie sobie oczywiście o nim poczytać, usłyszeć, co jest 5. A tutaj mamy co? Deszyfrator mogę użyć tutaj gdzieś? Czy ja mogę tutaj serio użyć deszyfrator? Tylko co mi ten deszyfrator da? No nie mam zielonego pojęcia. Okej, co on mi może tutaj dać? Dobra, już jestem blisko. Dobra, jestem blisko czegoś wyłączenia. Tylko czego, kurczę, to nie wiem, wam szczerze powiem. Dobra. Coś było blisko, byłem już wyłączenia. Tylko nie wiem czego, kurczę. Dobra, no nie wiem co tu mogę wyłączyć z tym. Jak widzicie, jest tym pierniczenia, kurczę. To się nie ma co dziwić, że tak mi nie szło, jak z prostego mechanizmu nie mogę nawet, jak widzicie, zhakować. Dobra, no nie mogę w żaden sposób. O, było. No nie. Dobra, jesteśmy coraz bliżej. Tylko kurczę, strasznie ciężkie to jest. Dobra, poszło coś, dobra. Coś otworzyłem. A, serio to było tylko po to, żeby kurczę otworzyć sobie cele z człowiekiem, znaczy z tą całą zagadką. Dobra, czyli tutaj raczej nic nie znajdziemy, tak by the way. Oprócz, no nie mam pojęcia zielonego, w którą stronę tutaj mogę iść. Harley, jak widzieliście, tutaj siedzi zamknięta na szczęście. Pod kluczem jest kobita. A my mamy iść do piątki, bo jest ta cała zagadka, tak? Okej. Trofeum. No i czyżbyśmy mieli ścianę z jakimś przejściem? Chyba jednak nie, aczkolwiek. Jest taka ściana z przejściem, proszę bardzo. Jest to przejście do... dobra, po prostu takie sobie przejście, okej, rozumiem. Dobra, sobie to rozwalamy i co mi z tego? Co, jak się wydostałeś i co, jak ja mam tu wejść ogólnie? No nie wiem, w którą stronę mam podążać. Muszę chyba raczej wyjść stąd, tak by the way, więc po prostu tędy nic nie ma. Nie wiem, co tu można zrobić. Baterangiem może to? Tutaj tego raczej nie rozwalimy baterangiem. Dobra, czekajcie, bo teraz ja w ogóle wyjść nie mogę. To jest taki problem, że teraz w ogóle wyjść nie mogę, okej. Jak ja mam się teraz dostać gdziekolwiek? No, dobra, teraz sobie zaskoczyłem, okej. Chyba trzeba wrócić po prostu. Harley złapaliśmy, więc raczej już tutaj nic do szukania nie mamy. Więcej śladów raczej nie znajdziemy. Czekajcie, bo ja... jak ja tutaj przeszedłem? Tędy, okej. Tędy wracamy, skąd przyszliśmy. O proszę, szczęki Jokera są. Więc je sobie zniszczymy, no i lecimy do miejsca ogrodów botanicznych. Które już niedaleko, na szczęście. Tego nie możemy sobie zhakować, niestety. Czyli gdzie ja mam iść teraz dokładnie? Żeby wyjść stąd, bym musiał teraz iść tędy. Czy ja tędy naprawdę będę mógł przejść? Tak, mogę tędy przejść, będę mógł wyjść. Tego gościa na strzała praktycznie, nie wiem, ogłuszamy. Batman oczywiście nie zabija, z tego co wiem.
Dokładnie tędy. Idziemy na wyspę Arkham, wychodzimy stąd. No bo jak ogrody botaniczne, no to wiecie sami, gdzie będziemy musieli iść. Niestety, nie wiem, nie mam pojęcia zielonego, jak stąd wyjść. Tu są sracze, okej. Czyli tutaj raczej nas nie chcą. Dobra, trzeba iść w drugą stronę. Trzeba iść w drugą stronę, tylko... którędy? Obstawiam, że tędy przez kible. O, proszę bardzo. Patrzcie, jak oni są pochowani, skurczybyki. Joker ich nieźle ich pochował. Obstawiam, że tutaj będzie... A dobra, nawet mi się nie chce tam wchodzić, bo pewnie już tam byłem ogólnie. Tutaj wychodzimy z tego, co widzę, tak. No i będziemy musieli lecieć do ogrodu botanicznego. No gościu, co ty mi tu odwalasz za cyrki? No wyjaśnij go, Batku. Dobra, pięknie, gościu wyjaśniony. Lecimy oczywiście do tych drzwi, które sobie otwieramy, no i wychodzimy w końcu z tego piekielnego miejsca, żeby oczywiście podążać do ogrodów botanicznych, które są bardzo daleko, aczkolwiek wiecie. Dobra, on dostanie baterangiem. Dostał naszym baterangiem, no dalej on już nie doleci. Mogę go sobie teraz po prostu dobić. Dobra, dobijamy go sobie. No i powoli udajemy się do ogrodów botanicznych. Ale to już myślę, że w następnym odcineczku, aczkolwiek jednak nie, jeszcze w tym sobie pójdziemy. Dobra, tylko sobie polećmy, do tego gościa raczej nie dolecimy. Tego po prostu sobie ogłuszymy, oni spadają praktycznie na strzała. Więc tak to wygląda, kolejny do nas leci. O Jezu, ale oni w łeb dostają, piękne to wygląda, naprawdę. Bo nie wiem, co w tym odcinku tak nie ścina. Będę musiał coś sobie z tym zrobić, aczkolwiek tak jak mówię, jak się wyrwać, jak się dostać do ogrodu botanicznego, obstawiam, że gdzieś tędy będę musiał wyjść przez Arkham East, aczkolwiek czy ja dojdę tymi drzwiami? Bo one są zamknięte prawdopodobnie, czy otwarte są? One są już otwarte dla nas, więc mordeczki, raczej ogród botaniczny. Tu jest gościu, który na nas czeka, tylko że oni na plaskacza padają. A my sobie lecimy, no jak widzicie, jest tu dużo przejść przez ten ogród botaniczny. Czy tu na mapie coś będę miał? Nic. Dobra. Okej, okay. Tego gościa sobie po prostu spacyfikujemy jak najszybciej. I oczywiście na F-ie sobie polecimy do przodu. Czyli to, co misiaczki lubią najbardziej. Jezu, nie wiem, co mi tak tnie dzisiaj Batmana, bez kitu. Wcześniej tak nie było niestety. Mam coś po prostu pewnie włączonego, co nieoczekiwanie przypadkowo włączyłem. Więc co, my się chyba pożegnamy tutaj. Tak więc co, mówię, Rux, do następnych, widzimy się w kolejnych. Hejo, papa i cześć!